No, służba zdrowia, właśnie idę. Ile się czeka? Rok. Rok. Czekam. Czekała pani rok? Rok czekałam i dopiero mam rehabilitację. Czy to jest normalne? Niektórzy po dwa lata nie tutaj czekają. Normalnie. No właśnie, no nie normalnie. Co zrobić, żeby to ruszyło jakoś bardziej? Tyle pieniędzy na to idzie, składki były przecież i tak pani większość musi prywatnie. No właśnie, wszędzie tylko dodatkowo się płaci, a właściwie to nic. Czy przydałyby się jakieś zmiany, tak, w służbie zdrowia? Pewnie, że tak. Ale więcej lekarzy może, czy więcej... No lekarzy też, szpitali, no, jak się czeka do lekarza specjalisty, to po prostu koszmar, no. Tak, ktoś ma 80-90 lat, no to może nie dożyć tych... Oczywiście. Proszę o pytanie o wyniki wyborów. Pytam, czy jest pani zadowolona z wyników wyborów? Jak się teraz pani żyje ogólnie, takie tematy polityczne? Hołownia został wybrany marszałkiem, na przykład najnowszy temat. Dobrze czy źle? Dobrze. A że opozycja przejmie władzę, dobrze czy źle? Co może zrobić, co powinna zrobić opozycja teraz, jak przejmie te rządy? Ojejku, trochę porządku, normalności. Czy teraz nie było normalności zapisu? Oj, pewnie, że tak. A te 13 emerytury, 14, że były na przykład, cieszyła się pani z tego, czy nie bardzo? Powinno to być... coś to jest, no ale... Coś innego może zamiast tego, czy... Nie wiem, nie myślałam. Dużo osób mówi, że stałą emeryturę woli, albo co miesiąc waloryzację. No waloryzacja lepiej. Wolałaby pani co miesiąc niż tak raz w roku, czy dwa? Oczywiście. 800 plus komu dawać, komu nie? Czy ja chociaż, żeby jedna osoba pracowała? Że ci, co pracują. No teraz wszyscy biorą, niech pani mówi. Tak? No, nie zawsze. Chociaż, żeby jedna osoba pracowała, tak? No tak po prostu. Chyba ktoś ma 3, 4, 800, no to już ładna kwota. No właśnie, no i nie pracuje, tylko się zajmuje dziećmi. Nam nikt nie płacił za... No pani sobie jakoś poradziła bez 800. Pewnie. Kupowała pani dzieci? Oczywiście. Czy rozleniwia takie coś? Pewnie, że tak. Czy kraj się rozwijał zapisu i tak dalej? Czy powinny być jakieś tu zmiany z tą gospodarką? Nie wiem, nie znam się na tym. A darmowe leki, to jest dobry temat. Sam czy nie ma? Dla pani. Dostała pani coś? No dobrze, że nie muszę brać leków. Tak. Tusk będzie dobrym premierem, czy ktoś inny? Kto z opozycji pani by tak widziała na tego premiera? To by najlepszy był na premiera. Zastanawiałam się, ale niech spróbuję, zobaczymy. A jak pani była z jego rządów pierwszych, tych, znaczy wcześniejszych? Było możliwe, czy... Mi się wydaje, że bardziej normalnie. No nie wiem, może się już ludzie przyzwyczaili. Że po prostu było inaczej, a teraz no to po prostu nie no, wszystko jest takie ciężkie. Czy jest podział w kraju teraz? Czy pani coś z tym zrobić? Zauważyła pani, że sąsiedzi nie gadają, bo no właśnie, no to tak, to pewnie, że tak, ale po prostu sami robią, no co wczoraj powiedział, zachowują. A jak pani ocenia cały ten rząd PiSu teraz, przez te 8 lat? Tak jakby pani ich podsumowała tak ogólnie? Nie wiem. Ma pani zadowolona z nich, czy...? Nie. Z czym by tak najbardziej panią denerwowali? No właśnie takim szczuciem. Oni mówią, że ktoś szczuje. Tak. A to właściwie to oni szczują. A jak pani telewizję publiczną pani ogląda na przykład? Nie. Teraz do tej pory oglądała pani? Nie. Dlaczego? To tam zerkam czasem, ale po prostu to co mówią to... Skąd brała pani brała?